Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajandisa i dzisiaj zapraszam Was na kolejny, trzeci odcinek Dumki na dwa piwa. Dzisiaj oczywiście mam ze sobą trunek o charakterze alkoholowym. Ciekawy alkohol dzisiaj, browar Comes. 9%, czyli taki dosyć mocny. No takie raczej niszowe chyba piwo z miasta Miłosław. Ale lubię takie. Takie są dobre. Moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek Dumki na dwa piwa. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie troszeczkę może bardziej technicznym. Dlatego, no cóż, nie wszystkie elementy mogą być dla Was, szczególnie dla tych osób, które nie grały w poprzedniej części Diablo, zrozumiałe. Ale jeżeli nie będziecie czegoś rozumieć, to piszcie w komentarzach poniżej, postaram się wszystko wyjaśnić, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości. Dzisiaj temat channel botów, albo chatbotów, albo po prostu programów do czatowania. Żeby rozpocząć filmik w tym temacie, warto byłoby najpierw cofnąć się do czasów lat 90. czy początku XXI wieku i wspomnieć troszeczkę o tym, jak wyglądał ten stary, poprzedni Battle.net. Otóż we wszystkich tych poprzednich grach, które Blizzard wydał na tym starym Battle.necie, czyli Warcraft 2, Battle.net Edition, Diablo 1, Starcraft 1, Diablo 2 i Warcraft 3, w tych wszystkich grach kanały rozmów były bardzo ładnie wyeksponowane. One stanowiły bardzo istotną część rozgrywki i to nie było tak jak w Diablo 3 czy w Starcraftie 2, że są one jakimś tam marginalnym elementem, ale były bardzo ważną częścią całej rozgrywki. Po zalogowaniu do Battle.netu widzieliśmy duże okienko czatu, kanału rozmów. No i te kanały rozmów były po prostu bardzo ważne dla tej rozgrywki. Ale moi drodzy, bywały takie sytuacje, że czasami chcieliśmy wejść sobie na jakiś kanał, czy to na jakiś kanał publiczny, czy na przykład na kanał klanowy, czy jakiś kanał naszych znajomych, naszego jakiegoś tam serwisu, z którym byliśmy związani i chcieliśmy sobie po prostu posiedzieć na tym kanale i porozmawiać. Nie chcieliśmy wchodzić do gry, przepraszam, nie chcieliśmy grać, ale chcieliśmy sobie po prostu wejść na kanał, posiedzieć trochę, pogadać, zobaczyć kto jest dostępny, kto jest online, zamienić parę słów i wyjść. Oczywiście mogliśmy wtedy po prostu uruchomić grę, na przykład Diablo 1 czy Diablo 2, ale wiązało się to z pewnymi trudnościami. Musieliśmy przeznaczyć część zasobów naszego komputera na tą grę. Musieliśmy przecież tą grę uruchomić. Przecież. Przy pomniejszaniu tej gry też mogły być jakieś problemy, jakaś zmiana rozdzielczości, mogliśmy mieć pulpit w innej rozdzielczości. To chwilkę zabierało. Dlatego mądre głowy wpadły na pomysł, żeby napisać program, który będzie udawał, może udawał to złe słowo, żeby napisać program, dzięki któremu będziemy mogli logować się na Battle.net bez potrzeby uruchamiania naszej gry. I to właśnie są chatboty czy channelboty. Dawno temu, tutaj może warto też wspomnieć o pewnej takiej historii i ciekawostce przede wszystkim, dawno, dawno temu, do roku bodajże 2001 czy 2002, mogliśmy połączyć się z Battle.netem i wejść na kanał bez potrzeby instalowania jakiegokolwiek produktu Blizzarda na naszym komputerze. Nawet bez instalowania channelbota. Mogliśmy do tego wykorzystać program, który znajduje się chyba w każdym Windowsie od początku istnienia tego systemu, czyli program Telnet. Jest to taki niewielki tekstowy program, dzięki któremu możemy połączyć się z innym komputerem. To tak tylko ogólnie, o co chodzi z tym programem. W każdym razie przy użyciu tego programu mogliśmy połączyć się z Battle.netem. I mogliśmy wejść na Battle.neta, na kanał i normalnie rozmawiać, normalnie pisać z innymi osobami. Nie musieliśmy mieć zainstalowanej żadnej gry Blizzarda. I właśnie z tego rozwiązania korzystały pierwsze channel boty, pierwsze programy do czatowania. Chyba takim najbardziej znanym i najpopularniejszym programem, który nawet dzisiaj jest wykorzystywany w jakichś prywatnych serwerach, to jest Topaz Chat. Jest to taki program, który, jeżeli chodzi o jego interfejs, to przypomina na przykład jakiegoś klienta IRC-a, czy jakichś innych programów do czatowania. Czyli generalnie bardzo prosty program. Z jednej strony mamy listę użytkowników, główne okno, to jest okno, w którym rozmawiamy sobie z innymi osobami. Po jakimś czasie Blizzard wprowadził pewne rozwiązanie, które uniemożliwiło graczom logowanie się na Battle.net właśnie przy użyciu tego typu programów. Blizzard zablokował te porty,
Battle.netu i nie mogliśmy już logować się ani przez Telneta, ani przez programy typu Topaz Chat. I powstała pustka. No ale jeżeli jest jakaś blokada nałożona przez chociażby Blizzarda, to oczywiście znajdą się ludzie, którzy chcą tą blokadę pokonać. No i tak się stało. Tęgie głowy, które zajmowały się pisaniem channel botów, znalazły sposób na obejście tego problemu. Pozwólcie, że łyknę. Otóż nie można było logować się na Battle.net przy użyciu Telnetu, ale oczywiście można było zalogować się na Battle.net przy użyciu jakichś standardowych, zwykłych gier Blizzarda. Diablo 1, Diablo 2 i tak dalej. I teraz te stare boty, które logowały się poprzez Telnet, to była taka, powiedzmy, pierwsza generacja channel botów. Druga generacja channel botów, ta, która trwa do dzisiaj, to są boty, które logowały się udając gry Blizzarda. Co to znaczy? Ze starych czasów, kiedy logowaliśmy się na przykład poprzez Topaz Chata, to na Battle.necie, na kanale, widnieliśmy jako taka ikonka, która symbolizowała właśnie połączenie przez program do czatowania. Byliśmy po prostu od razu identyfikowani jako osoba, która połączyła się przez jakiś tam programik. Natomiast od pewnego momentu ta druga generacja channel botów logowała się udając gry Blizzarda. To oznaczało, że po pierwsze, musieliśmy w tym programie wpisać klucz CDK-a do danego produktu, danej gry Blizzarda, a oprócz tego wymagane były tak zwane hash files, czyli kilka plików, to były 3 albo 4 pliki, dzięki którym Blizzard podczas logowania na Battle.net mógł nas zidentyfikować jako określoną grę. Czyli innymi słowy, pod tym względem channel boty były pewnego rodzaju cheatem, bo udawały prawdziwą grę, chociaż oczywiście tą grą nie były. No i teraz po zalogowaniu się w ten sposób na Battle.neta mogliśmy być widoczni po prostu jako na przykład gracze StarCrafta czy Diablo. I dla innego gracza, który po prostu siedział sobie na kanale i tam, nie wiem, rozmawiał z kimś, my wyglądaliśmy dokładnie tak jak każda inna osoba zalogowana na przykład przez Diablo 2. Byliśmy nie do rozróżnienia. Zegar. Natomiast my oczywiście byliśmy zalogowani przez program. I teraz takim najpopularniejszym channel botem, który był stosowany przez bardzo długi czas, to był program StealthBot. Napisano oczywiście przez pewnego kolesia, który miał pseudonim Stealth. I był to bardzo popularny program, dostępny tylko na platformy Windowsowe, dzięki któremu w wygodny, prosty i sympatyczny sposób mogliśmy sobie po prostu wejść na kanał i rozmawiać z innymi ludźmi. Było to przydatne właśnie dlatego, że było to po prostu zwykłe okienko, zwykła aplikacja Windowsowa. Nie musieliśmy poświęcać dużej ilości zasobów naszego komputera na to, żeby ten program uruchomić. Oprócz tego posiadał on kilka ciekawych funkcji, takich jak na przykład możliwość logowania tego, co się dzieje na kanale, czyli mogliśmy sobie zapisywać wszystkie wypowiedzi innych osób i tak dalej. Miał tam jeszcze oczywiście sporo różnych ciekawych bajerów, w tym także kilka bajerów, jeżeli chodzi o moderowanie kanału, no bo na razie ja wspomniałem wam o tym, że te programy były wykorzystywane do czatowania, ale programy te miały również kilka innych zastosowań. Niestety nie zawsze te zastosowania były, no powiedzmy, zgodne z tym, co Blizzard by sobie życzył. Drugim popularnym programem był JavaOp. Był to program napisany w języku programowania Java. I tutaj sytuacja była taka, że był to program zdecydowanie mniej popularny, bo był trudniejszy w obsłudze. Ale plusem tego programu było to, że był właśnie napisany w Javie. Jeżeli interesujecie się troszeczkę programowaniem, to wiecie zapewne, że Java jest językiem programowania, który jest multiplatformowy, że tak to ujmę. Chyba tak się określa, nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że na każdym urządzeniu, na którym zainstalujemy tak zwaną wirtualną maszynę Javy, możemy uruchomić wszystkie programy, skrypty napisane w tym języku. A to oznacza, że bez problemu można było sobie takiego bota uruchomić na przykład na Linuxie. A to z kolei oznacza, że bez problemu można sobie było wynająć jakieś konto na jakimś serwerze, czy na przykład założyć sobie konto na serwerze uczelni, czy w jakiejś firmie i można było tam tego bota zainstalować po to, żeby ten bot moderował nasze kanały. No właśnie. I teraz przejdźmy do kolejnej części tego naszego filmiku. Do czego były wykorzystywane channel boty? No po pierwsze, oczywiście były te boty wykorzystywane do tego, żeby sobie wchodzić na Battle.neta i rozmawiać. Ale nie każdy wykorzystywał te boty do tego. Można było znaleźć jeszcze co najmniej dwa inne zastosowania,
jedno z tych zastosowań było naprawdę bardzo fajne i bardzo zacne, a drugie wręcz przeciwnie. To dobre zastosowanie, ten dobry sposób wykorzystania channelbotów, to było, no, można powiedzieć, gromadzenie społeczności w jednym miejscu. Wspomniałem wam o tym, że za czasów Diablo 2 kanały były bardzo ważne, pełniły bardzo istotną rolę w grze, w środowisku graczy. Gracze po prostu lubili sobie wejść na kanał, posiedzieć, porozmawiać z innymi graczami. Było bardzo fajnie. No i właśnie, gracze mogli gromadzić się na prywatnych kanałach. Dla przykładu na kanale OPPCL, to był taki kanał założony na potrzeby Ligi Klanów Polish Clan League, której nawiasem miałem przyjemność być jednym z założycieli. I gracze grający na tej lidze po prostu gromadzili się tam na tym kanale. Tam był porządek, bo osoba, która była, no nie wdawając się w szczegóły, był tam moderator tego kanału, który mógł wykopywać inne osoby z kanału, jeżeli zachowywały się niepoprawnie, mógł je banować. No i właśnie tym moderatorem był nasz bot. Ten bot logował się automatycznie i siedział cały czas 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na tym kanale. Moderował, służył jakąś pomocą, można było wydawać mu różne ciekawe polecenia, dostawać jakieś informacje, na przykład kiedy ostatni raz na Battle.net widziano jakąś osobę i tak dalej, i tak dalej. Bot był bardzo przydatny i bardzo fajny i tutaj muszę wam się pochwalić, że ten bot na kanale spędził chyba ponad 1300 dni. 1300 dni był online, był dostępny na kanale, więc kilka lat ten bot po prostu przesiedział na kanale i po prostu zarządzał tym kanałem, moderował tym kanałem, można było przy jego pomocy utrzymać na kanale jakiś względny porządek. Więc te boty umożliwiały właśnie gromadzenie społeczności, umożliwiały moderowanie kanałów, utrzymywanie porządku na tych kanałach. Jeżeli ktoś wszedł, zaczął robić jakąś wiochę, no to taki bot mógł go od razu zbanować i potem ta osoba już drugi raz na ten kanał nie weszła. To było to dobre zastosowanie, to dobre wykorzystanie bota, ale niestety pojawiły się też te troszeczkę mniej szczytne sposoby na wykorzystanie tego typu programów i to było niestety spamowanie kanałów. Pamiętam te czasy, to był początek mojej przygody z Diablo, jeszcze czasy pierwszej części gry, kiedy na tych publicznych kanałach był po prostu porządek. Można sobie było wejść, porozmawiać z ludźmi o wszystkim. Pamiętam sam, jak wszcząłem kiedyś dyskusję o tym, które piwo jest najlepsze. Można było zawrzeć kilka bardzo fajnych znajomości, porozmawiać na fajne, takie zwykłe ludzkie tematy. Ale potem niestety ludzie zwęszyli kasę w Diablo, no i pojawiły się strony z jakimiś botami, hakami, strony, na których handlowano złotem czy jakimiś innymi przedmiotami. No i wiadomo, że ludzie, którzy mieli takie strony, no liczyli na reklamę i puszczali takie boty. One wchodziły na ten główny publiczny kanał na Battle.net, spamowały jakimiś reklamami i robiły ogólnie rzecz biorąc wielki syf. Jeżeli teraz zalogowalibyście się na przykład do Diablo 2, to zauważylibyście bez problemu, o czym mówię. Pełno jakichś botów, pełno ludzi, którzy spamują jakieś, nie wiem, reklamy stron, jakieś pierdoły, naprawdę. Jest po prostu syf. I ten syf w dużej mierze został między innymi, on pojawił się dzięki channelbotom, no bo jeżeli można było moderować ten kanał, jeżeli można było sobie rozmawiać po prostu na kanale, no to można też było niestety spamować. I te boty latały w kółko, jeden kanał po drugim, spamowały jakieś reklamy i potem w kółko, zapętlenie. No i niestety w ten sposób zrobiły sobie taką, te boty wykształciły sobie taką złą sławę jako spam boty. No ale jeżeli już o tym mówimy, to może warto wspomnieć o tym, jakie jest stanowisko Blizzarda względem takich botów. No bo jakby nie patrzeć, to jest to zewnętrzny program, prawda? Jest to program, który nie jest w żaden sposób autoryzowany przez Blizzarda. Blizzard tego programu nie stworzył, Blizzard tego programu nie nadzoruje rozwoju tego programu. Jest to jakaś zewnętrzna aplikacja, która chce łączyć się z Battle.netem, no i chce uzyskać dostęp do zasobów tego systemu. Dlatego oficjalnie Blizzard oczywiście zabrania korzystania z channel botów, ale przyznam wam szczerze, że jest to takie zabranianie raczej bardziej tylko pro forma. Nie spotkałem się w całej mojej 13-letniej karierze Diablo z sytuacją, w której ktoś dostałby bana za korzystanie z channel botów. Można było dostać wyciszenie konta, muta, ze względu na to, że spamowaliśmy te kanały, ale to było coś zupełnie innego. To można było dostać nie tylko za channel boty. To jest inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o ban za używanie jakichś
zewnętrznych programów, to nie spotkałem się, żeby ktokolwiek w mojej historii Diablo dostał bana za to, że używał ChannelBota, że logował się na swoje konto po prostu po to, by rozmawiać. Dowodem na to jest chociażby ten bot na OPCL, o którym wspominałem niedawno, który kilka lat spędził na tym kanale i kilka bitych lat był zalogowany jako bot. On był chyba, nie wiem, raz może zalogowany jako Diablo 2, a reszta to było po prostu bot zalogowany jako bot. No bo tak naprawdę, dlaczego Blizzard miałby banować takie programy, skoro one pomagały zgromadzić graczy w jednym miejscu, pomagały moderować ten kanał, pomagały nadzorować go. Dlaczego Blizzard miałby takie programy banować? Ale oficjalnie oczywiście stanowisko Blizzarda jest takie, że tych programów nie używamy. Okej, co jeszcze? Może warto byłoby teraz dodać o tym kilka słów, jak te boty wyglądają w Diablo 3, jak te boty wyglądają na tym nowym Battle.necie, czyli na tym Battle.necie od Warcrafta, od World of Warcrafta, od Starcrafta 2 i od Diablo 3. No to niestety, moi drodzy, botów nie ma. To jest bardzo przykra sytuacja. A związana jest ona z prostym faktem, że po prostu kanały... Przepraszam. Że kanały rozmów są po prostu zdecydowanie mniej ważne. Ich wpływ na rozwój społeczności jest wręcz marginalny, więc tak naprawdę te kanały rozmów są zupełnie pomijane. One tam gdzieś są, w Diablo mamy to takie malutkie okienko gdzieś tam z boku, ale tak naprawdę czy my z przyjemnością siedzimy na tym kanale? Kurczę, jakby się przyjrzeć temu bliżej, to kanał rozmów w Diablo 1 z roku 1996 był lepiej skonstruowany niż kanał rozmów teraz z Diablo 3 z roku 2012. No bo nawet jeśli chodzi o listę osób, które na tym kanale przebywają, to my nie możemy wyświetlić tej listy w Diablo 3. Musimy wpisać dopiero polecenie, które nam wyświetli, wypisze listę osób na kanale. My nie możemy po prostu tej listy osób bezpośrednio wyświetlić. Powiem wam szczerze, że jest to bardzo duży minus. To już w Diablo 1 ta lista była cały czas pokazana, mieliśmy ikonki przy każdej postaci, było po prostu fajnie. Dlatego w Diablo 3 takich channel botów nie ma, bo ludzie jakby nie czują potrzeby, żeby wchodzić na te kanały i nie czują potrzeby, żeby właśnie wiązać się w takie grupy na określonych kanałach. Miejmy nadzieję, że z premierą Reaper of Souls ta sytuacja ulegnie zmianie, ale tego oczywiście nie możemy być pewni. Byłaby to zmiana, która wpływałaby na cały Battle.net. No ale zobaczymy, może coś tutaj da się w tej kwestii zrobić. Bardzo fajnie byłoby, gdyby te kanały zostały ponownie rozwinięte, gdybyśmy znowu mogli na tych kanałach gromadzić się, rozmawiać z innymi ludźmi. Tutaj Battle.net 2.0, ten nowy Battle.net ma jedną, jeśli chodzi o czaty, jedyną chyba przewagę nad tymi starymi czatami. Mianowicie w Diablo 3, jeżeli jesteśmy na jakimś kanale i wejdziemy do gry, to dalej pozostajemy na tym kanale. Natomiast w Diablo 2, w jakichś tam StarCraftach 1, WarCraftie 3, jeżeli wchodziliśmy do gry, to automatycznie wychodziliśmy z kanału. Nie mogliśmy widzieć tego, co na tym kanale się dzieje. Więc to jest jedyny plus, jeżeli chodzi o czaty, to jest jedyny plus tego nowego Battle.netu. I fajnie byłoby, gdyby te kanały były rozwinięte, gdybyśmy mogli gromadzić się na jakichś kanałach, gdyby te kanały były moderowane, gdybyśmy mogli tworzyć takie małe społeczności graczy. Na przykład sympatycy, powiedzmy, karczmy Ayantisa, mogliby się gromadzić na moim kanale. Czasem byśmy sobie pograli, porozmawiali, pośmiali się, pożartowali. Byłoby po prostu fajnie. I wtedy może rzeczywiście te channel boty byłyby również istotne. One również pojawiłyby się, bo niestety według tego, co ja wiem, według moich informacji, to niestety channel boty na tym nowym Battle.necie po prostu nie istnieją. Czy to dobrze, czy źle? Moim zdaniem źle. Ale zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. To chyba wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Dzisiaj odcinek odrobinkę krótszy niż ten ostatni. Przedtem było pół godziny, teraz mamy chyba 20 minut. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za propozycje kolejnych tematów. Ja wszystkie te tematy odnotowuję. One sobie tam leżą w kolejce. Także to nie jest tak, że was olewam, tylko po prostu na każdy taki temat przyjdzie odpowiedni moment. Jeżeli macie jakieś uwagi co do tego typu filmów, to piszcie je oczywiście w komentarzach. Piszcie kolejne jakieś propozycje tematów, o których chcielibyście coś usłyszeć. Jeżeli wiem coś na ten temat, to z przyjemnością się na ten temat wypowiem. Na ten temat po raz kolejny mówię na ten temat, za dużo razy mówię na ten temat. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego razu.